Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witam was kochani serdecznie, to ja wasz zbieg. Pytacie mnie, dlaczego medytuję, po co w ogóle medytować? Może posłużę się przypowieścią. Pewnego rabina młodzi Żydzi zapytali: Rebe, dlaczego ty jesteś taki mądry? A on im powiedział: kiedy siedzę, to siedzę, kiedy wstaję, to wstaję, a kiedy idę, to idę. Dzieciaki skonfudowane krzyknęły: no Rebe, ale my robimy tak samo. Nie, nie. Wy kiedy siedzicie, to wstajecie. Kiedy wstajecie, to idziecie. A kiedy idziecie, to już doszliście. W nawiązaniu do tej mądrej myśli rabina dzisiejsza refleksja pomedytacyjna. I znowu jestem gdzieś. Gdzieś indziej, lecz nie tu. Szukam tajemnych przejść i zapomnianych dróg, a przejście dawno odkryte, od kiedyś tam do teraz. A droga zwana życiem przed tobą się otwiera. Pozdrawiam was serdecznie z Morskiego Oka, warszawskiego Morskiego Oka. I dobrego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem.